Dzień dobry, kochani. Zapraszam Was na kartę dnia na wtorek. Wtorek, kartę dnia. Już patrzę, jakie energie nam będą towarzyszyć w tym dniu. Dzisiaj karty zalecają powściągliwość i oszczędność. Możecie dostać jakąś propozycję, ale będzie ta propozycja miała jakieś ukryte kruczki, których nie będziecie widzieć. Zobaczycie to dopiero za jakiś czas, po jakimś czasie, tak? Czyli jak ktoś będzie, na przykład zadzwoni do Was jakiś konsultant, ktoś, kto będzie chciał Wam przedstawić jakąś ofertę, to w dniu dzisiejszym wskazane jest, żeby po prostu poczekać, poprosić o to, żeby zadzwoniła za jakiś czas, na następny dzień, dlatego że Wy musicie sobie to sprawdzić stan Waszego konta, na przykład parametry, bo tutaj jest tak jakby dużo niedomówień, mydlenia oczu, nawijania makaronu na uszy i tak dalej, i tak dalej. I tutaj ta rzeczywiście propozycja mi się pokazała. Czegoś nie widzicie, ta siódemka kielichów, czyli właśnie ten makaron na uszach jest też widoczny. Spokojnie poczekać i prawdopodobnie odejdziecie jednak od tego pomysłu, tak? Czyli no, dosyć spójny ten układ mi się pokazał. Możliwe pod koniec dnia zmęczenie, ale też zadowolenie z tego, że tak jakby trzymaliście się swojego zdania i nie ulegliście na przykład. Oczywiście ta czwórka denarów, ona również może się wiązać z tym, żeby zatrzymać dla siebie to, co myślicie, tak? Nie do końca się dzielić swoimi myślami dzisiaj. Dlatego, że też możecie po prostu coś powiedzieć. O dwa słowa za dużo, nie widzicie kontekstu, nie będziecie widzieć kontekstu całej sytuacji, no i wtedy może być tak właśnie, że kogoś Wasze słowa mogą na przykład zaboleć. Tak więc takie informacje na wtorek, kochani. Wszystkiego dobrego, uważajcie na siebie, trzymajcie się, a my słyszymy się już w kartach dnia na środę. Trzymajcie się, pa!